dzisiejszym odcinku pokażę Wam top 6 przegrywów sezonu. Wygranych nie zrobię, ponieważ to trochę bez sensu. Znajdą się tutaj jedynie główni bohaterowie, a nie na przykład Arek, bo zbyt mało go było, żeby mógł tutaj dodać. Oczywiście nie bierzcie tego wszystkiego na serio, bardziej tak z przymrużeniem oka. Mini przegrywem takim tyci jest Lena. Cóż mam powiedzieć na nią? Lubię ją, z bólem serca ją tu umieściłem. Natomiast nie zmienia to faktu, że nie chciała początkowo się leczyć i stawiała pracę ponad swoje zdrowie, co dla mnie jest niezrozumiałe. Ale dobrze, że poszła po olej kujawskiej do głowy i rozpoczęła walkę w lateksowych rękawiczkach. Juliusz to cały Juliusz, chyba największy przegryw na komendzie. Czego się nie złapie, to zepsuje. Dać mu kamień, to i tak go zepsuje. Już nawet Luna ma go dość i wolała uciec, niż przebywać z tym przegrywem. Co mogę powiedzieć o niej? W sumie te czwarte miejsce jest zasłużone. W tym sezonie kolejny raz była napalona. Niczym żaden grzybień. Tym razem padło na Jacka. Ino czekać, gdy go wymieni na lepszy model. Jacek Kasanowa-Nowak. W tym sezonie to chyba się z minimajkiem na łby pozamieniał. Mam żonę, no ale przecież jej nie ma. To se przykrucham jakąś inną laseczkę. A że jestem leniem, to rzucę się na pierwszą lepszą na komendzie, bo zmieniła fryzurę. Przecież co oczy nie widzą, temu sercu nie żal. A jak przystało na prawdziwego Kasanowę, nawet w robocie nie umie się powstrzymać. Mogę Wam zapodać małego lika i powiedzieć, że na pewno Marka nie zobaczymy w Tańcu z Gwiazdami. Pomijam fakt i nie wnikam, jak on uważał na wykładach, lekcjach biologii, ale on nawet nie wiedział, jaką grupę krwi ma jego syn. Dobrze, że nie został tym lekarzem, bo ktoś by przyszedł ze złamanym palcem, a wyszedłby bez niego. Miejsce pierwsze ma oczywiście niepowtarzalna Natalia. Jako policjantka już z dużym stażem dała się zrobić w ciula jak dziecko. Na dodatek wpłaciła jeszcze za plecami przegrywa numer 2. Zaliczkę na salę, a później wielce zdziwienie. Ja nie chciał, ja nie wiedział. Mógłbym jeszcze wymieniać, ale nie będę kopać leżącego. Daj koniecznie znać w komentarzu, kto prócz mnie jest największym przegranym tego sezonu.